prezydent Raciborza przychylnym okiem spojrzał na tą ideę, aby tutaj w Raciborzu, w Herceku wystąpiły zespoły m.in. znaczy no, z Ekwadoru, z Chile, z Turcji, ale przede wszystkim z Ameryki Południowej, to ja się spytam pana prezydenta, co mu się kojarzy właśnie z Ameryką Południową, poza na przykład Diego Maradoną i brazylijską piłką? No, przede wszystkim kojarzy mi się z jakąś wybujałością natury, dżunglą amazońską, programami Wojciecha Sejrowskiego, całą ferią barw, ferią dźwięków. No i myślę, że dzisiaj ten folklor z tamtych rejonów właśnie nas uraczą artyści tym. No a do tego jeszcze będzie ta szczypta tego, co jako Polacy gdzieś kiedyś mieliśmy mocno też możliwość transferowania w kierunku Europy, czyli kultura turecka, już może w innym wydaniu niż za sułtana, ale jednak coś, co, jak już pan redaktor powiedział, w Raciborzu rzadko gości i trzeba się cieszyć, że udało się dzięki współpracy z województwem, znaczy z samorządem województwa, dzięki zaangażowaniu radnego Jarosława Szczęsnego, mamy także w Raciborzu część edycji Śląskiego Bez Granic. To jeszcze tylko spytam, bo pan Jarosław Szczęsny wspomniał o tym, że Racibórz może być taką kolebką folkloru z racji tego, co tutaj robi między innymi pani Aldona Krupa-Gawron ze swoimi zespołami raciborzanami, on tam też tańczy. Jakby w tym kontekście takie wydarzenie, które jakby wspomaga tą właśnie sferę promocji folkloru. No, jak widać, sala się wypełnia, widać, że miłośników folkloru, a szczególnie w tym takim egzotycznym wydaniu, nie brakuje. A jak często podkreślam, nie da się przecenić wartości osobistych kontaktów i relacji. I to właśnie tu widać, tak? Bo tancerz od pani Aldony, z drugiej strony radny sejmiku, jego możliwości zaangażowania tych zespołów, które przyjechały gościć praktycznie w całym województwie, no ale ważne, że są w Raciborzu. Bardzo dziękuję.